Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ludzie w różny sposób się rano budzą. Jedni korzystają z małej czarnej. No, ktoś złośliwy mógłby dodać, że z małej, z dużej czarnej albo z rudej, ale to jest mizoginistyczny żart. I na tym kanale z kobiet żartować sobie nie będziemy. Tak więc niektórzy korzystają z małej czarnej, czy oczywiście z kawusi. Inni idą na jogging. Kolejni oblewają się wiadrem zimnej wody, by wzmocnić poziom testosteronu, żeby być taki jak samiec. Spróbujcie, szanowni państwo, polać się rano kubłem zimnej wody. Oczywiście musicie być zdrowi i oczywiście wcześniej musicie się państwo spytać, czy można tak zrobić lekarza. W ten sposób dawniej leczono bezpłodność. Chłop nie mógł, jak go tak cztery razy pod rząd z pierzyny rano wyszedł i tak go oblali zimną wodą, się rzucał na kobietę i tam pięć, sześć takich silnych chłopaków, co orkę robiło od rana do wieczora. Takie podobno jest mocne nasienie po tym. Tak czytałem, czy to jest prawda, nie wiem. Szanowni Państwo, a zapytacie Państwo, jak ja się rano budzę? No cóż, rano najczęściej budzę się przed godziną 9, bo przed tą godziną chodzi pan listonosz z listami poleconymi. Prokuratura, policja, urząd skarbowy, jeszcze inne różne ciekawe instytucje, których nie będę wymieniał z tego względu, żeby państwo, niektórzy z państwa tego nie wykorzystali. To jest moja pobudka. Co dziś się stanie? Czy sam pan prokurator, szanowny pan prokurator, przyjdzie odwiedzić tutaj nasze skromne domostwo? Czy może policja znowu, czy policja z jakimś innym panem z jakichś innych służb? Więc rano jestem na takiej naturalnej adrenalinie. Co dziś będzie? Gdzie był kolejny donos skierowany do jakiej instytucji? Nagrywa? Spróbowałoby? Nie. I proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że dzisiaj przyszła paczka i mówię: o mój panie dobry Boże! Paczkę z gównem. Mnie wysłali prostemu chłopakowi. Ale tak ważę, ważę, mówię, kurde, jak ten gruby narobił, to przecież to by ważyło z 15 kilo, przecież jak on je po parę kebabów naraz, patrząc na masę. I otworzyłem. Przy kamerze, wiadomo, i tak dalej, przy świadku, wiadomo. Bo już jedną niespodziankę dostałem, znaczy dostałem bluzgi, tak, skierowane do mnie i do mojej przyjaciółki i nagrano na pewnej poczcie pewną starszą panią. Sprawa ma swój ciąg dalszy. Policja sprawdziła wszelki możliwy monitoring i złapali tę panią. Ale koniec o tych paczkach z gównem, koniec o tych policjach, o tych wszystkich rzeczach. Pozdrawiam, policja to bardzo potrzebny zawód. No, gdyby nie policja, to drapieżniki by wyszły na ulicę, tak. Więc, szanowni państwo, dostałem paczkę. Dostałem paczkę, szanowni, z prezentami. Otworzyłem tylko, żeby sprawdzić, czy z wnętrza tej paczki nie dobiega jakiś niepokojący, specyficzny, wiadomo jaki zapaszek. Gdy sprawdziłem, może na początku dostałem taką kopertę z Amazona i w tej kopercie, nie pokażę Państwu, dostałem takie cztery karteczki. Dlaczego nie pokażę? Bo tu jest nazwisko darczyńcy, Piotra. Mnisi buddyjscy ze strachem przeglądają ten album. Kilku mnichów buddyjskich wyłysiało po ujrzeniu ilustracji. Paradoksem jest, że mnisi buddyjscy już wcześniej łysi byli. From Peter. Dziękuję, Piotrze. Mnisi buddyjscy mówią, że nasza historia to same wojny. Mnisi mówią słusznie. From Peter. Oczywiście, Piotrze, masz rację. Chociaż przez pewnego młodego youtubera zostałem nazwany, że żyję w syndromie oblężonej twierdzy. Przypomnę, zabory, wojny, okupacja, palenie w piecach i tak dalej. Ale niech będzie. Niech będzie, że tego nie było, no bo przecież młodzi, nowocześni youtuberzy nie muszą o takich rzeczach historii wiedzieć. Mnisi buddyjscy mówią, że to najlepszy zbiór map działań wojennych rozpoczętych przez austriackiego, przepraszam, akwarelistę. From Peter, dziękuję. Mnisi buddyjscy znają prawdę. No i tutaj zestaw tych książek. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Piotrkowi za prezent. Kolejny, bo Piotrek wysłał Elwirze, która jak wiadomo jest chirurgiem i stomatologiem, piękną książkę o wyrywaniu zębów. Nawet wpadłem na taki pomysł, żeby pokazywać ją pacjentów, ale podejrzewam, że straciłaby Elwira wszystkich pacjentów po zobaczeniu tych obrazków. A mi piękną książkę z mapą działań wojennych, bodajże z takim zestawieniem, jakie były straty. Fantastyczna rzecz.
Nie miałem czasu za bardzo czytać, bo uczyłem się do matury, które oczywiście nie zdałem z tym tylko prostym chłopakiem. I teraz przy Państwu odpieczętuję te prezenty. Jeśli Państwo nie wiedzą, o co chodzi z mnichem buddyjskim, to w którejś audycji, żeby Państwu nie skłamać, bo staram się rzadko Państwa okłamywać, w którejś z audycji było o tym, jak właśnie czytałem, że pewna pani mówiła, a że mnisi buddyjscy mówią, żeby tego nie robić, żeby tego nie robić. Ktoś tam jej zarzucił hipokryzję, no i to takie śmieszne było, że kobieta prosta, tak samo jak i ja prostym chłopakiem jestem, że cały czas wszystko mówi, a mnisi buddyjscy coś tam mówią, coś tam pisają, a to, że muchy nie można zabić, czy coś. Można zabić, szanowni Państwo, jeśli Państwu dokucza. A jeśli nie dokucza, to niech sobie żyje. Chociaż to też jest okrutne, bo jak żyje, to albo umrze z głodu, albo umrze w sieci pająka, co raczej podejrzewam śmiercią zbyt dobrą nie jest. To już lepiej zginąć od uderzenia kapcia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Szanowni Państwo, otwieramy prezent numer jeden. Zobaczcie, jak to wszystko ładne. Szanowni Państwo, ja się cieszę. Cieszę się, bo oprócz donosów, wyzwisk, encyklopedia tortur, to pewnie coś dla Elwiry. Zaraz jej pokażę, bo ona jest na dole. Zaraz zobaczymy, co to jest. Co tam, Piotrze, wysłałeś? Cieszę się, szanowni Państwo, bo po prostu przez te lata te donosy, policja, to wszystko, te smutne korytarze, te zeznania cały czas, to wszystko, to jest po prostu syf, no, syf. A czasami tutaj, proszę bardzo, dostaję prezenty. Fajne książki, bo jak Państwo wiedzą, jestem od książek po prostu uzależniony. Od latarek, od książek i od różnych narzędzi, multituli i tak dalej. Są całe szuflady. Nie będę Państwu pokazywał, bo hejterzy strasznie się wtedy denerwują, jak pokazuję, że coś kupiłem. Szanowni Państwo, świetna książka o chirurgii. Tutaj widzimy przecinanie palców, na przykład odmrożonych. I te palce czy nogę odmrozić trzeba, no bo jak jest gangrena, żeby ciało nie umarło, trzeba po prostu ciapnąć, tak? Więc Elwira mi często opowiadała, jak to wygląda. No niestety ona obcinała bardzo dużo nóg, a zwłaszcza stóp cukrzycowych u starszych ludzi, no bo tak na tym zawód chirurga między innymi polega. Odcinanie po to, odcinanie jednej części ciała, żeby reszta mogła istnieć. I już nawet Pan Dobry Jezus powiedział, że jak oko jest Ci przyczynkiem do grzechu, to je wyłup sobie, czy jakoś tak było. O, bardzo fajna książka, słuchajcie, świetny papier. Świetny papier. Zobaczcie, jakie przyjemności. No niestety, no medycyna jest jaka jest, ale... O kurwa, nie! Nie, Boże, nie! Nie, kurde, zwymiotuję zaraz. Kurde, nie mogę patrzeć na po prostu na oczy. Gałki oczne to wszystko to... Gałki oczne to jest coś, czego nie lubię. Zobaczcie. Kurwa, ale przejrzę to. Przejrzę to, bo ponieważ, szanowni Państwo, jak nauczyłem się kiedyś, szanowni Państwo, pozbyłem się fobii wobec pająków, bo to już było naprawdę przegięcie, że ja się tych pająków bałem. I wiecie, co zrobiłem, bo Państwu o tym mówiłem, ale nie powiedziałem, jak to zrobiłem. Pamiętacie Państwo, dzięki Piotrek, świetna książka, zaraz zaniosę Elwirze. Elwira, bardzo Ci jest wdzięczna za poprzednią książkę. I powiem Państwu, jak się odczuliłem. W moim mieszkaniu w Warszawie był pająk nad firankami. I ponieważ był daleko ode mnie, to ja go nazwałem Donek. I gadałem z nim. Po prostu oswajałem swój umysł i podświadomość z tym pająkiem i sobie z nim gadałem. I tak jak pisał jeden z fantastycznych moich słuchaczy, którym bardzo dziękuję za te komentarze, przepraszam, że nie odpisuję, a zobaczę, ile ich jest. Jeszcze forum, strony, kanały mam 3 czy 4, już nie wiem, ile tego jest nawet. I powiem Państwu, że ja się z tym pająkiem po prostu oswoiłem. The Sick Rose. Co to znaczy? Sick to jest chory, rose to jest róża. Co, chora róża? Disease and the Art of Medical Illustration, czyli artykuły i medyczne ilustracje. Powiem Państwu, że wczesna chirurgia, czytałem, są takie bardzo fajne książki, to było coś strasznego. No jak ludzie mieli się nauczyć operować? Dzięki temu teraz mamy znieczulenia, ale nadal w gabinecie dentystycznym pokrzyczeć trzeba. Nie będę Państwu ukrywał, że dzisiaj byłem w gabinecie dentystycznym
I dwa razy krzyknąłem, ale cicho, bo zwykle krzyczę głośno. O, trzeba patrzeć, trzeba się oswajać. Szanowni Państwo, no to jest nasze ciało. Co to są, jakieś robale czy co? Aha, veneral disease, no to weneryczne jakieś. A lifetime with Mercury. Czyli życie z Merkurem? Co to znaczy? Kurwa. Skomplikowane rzeczy. O. Ząbki. Boże kochany, zobaczcie, ile jest cierpienia na tym świecie. Zobaczcie, ile jest na tym świecie cierpienia, szanowni Państwo. Ale ja dzisiaj jestem w dobrym humorze. Dlatego, że zamiast wyzwisk, gruź od pedofilii, pogróżek i tak dalej i oszczerczych materiałów, dostałem prezent, więc ja też mam prawo do radości i zamierzam z tego prawa. No piękne, no Piotrek, ty to, powiem ci Piotruś, ty to do nieba pójdziesz za te prezent. Od razu cię wezmą do nieba. Może teraz nawet. No nie, teraz to niebo cię, kurde, nikt już mi prezentów nie wyśle. Jak to będzie takie od razu wysyłanie do nieba. Fantastyczny będzie na czołowym miejscu. Fantastyczny atlas History of the World Map by Map. Mapy świata, Tyrrhenian Sea, Morze Jońskie, Peter Snow. Super! Kurwa, pokażę Państwu. Patrz ta. Patrzcie, jakie prezenty dostałem. Fajne. Mapy, zdjęcia, mapy prowadzenia działań wojennych. Boże, pierwsza wojna światowa to było coś przerażającego. W tych okopach siedzieli. Ten szok bitewny, znaczy szok okopowy. Zobaczcie, świetne. Ja bardzo lubię takie grafiki. No i niestety mam bardzo słabą pamięć. Wyobraźcie sobie, że na maturę z historii powinienem pójść, tylko bo nie jest liczona. Ale się tak zaparłem, że mówię, że pójdę na te 3 godziny. Można się podpisać, bo matura z historii nie jest liczona, ale mówię, jak już tak przedupiłem, to w takim razie pójdę i zobaczę. Myślę, że chyba zdałbym tę maturę z historii, ale na przykład było coś o piastach, ja o piastach nic nie wiedziałem i siedzę. Mówię, kurwa, może to ten popiel, co go myszy zżarły. Naprawdę, nie wiedziałem, tam był jakiś syn popiela czy coś. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Kompletnie. Ale w innych tematach wiedziałem. A jak nie wiedziałem, to lałem wodę. No, szanowni Państwo, na co tu powiedzieć. Trochę o powstaniach widziałem. No, dosyć sporo się dowiedziałem. Minęło, szanowni Państwo, od matury jakieś 1,5 tygodnia, 2 tygodnie, tak? Okej, to było. 2 tygodnie minęło od matury. Siadam sobie w toalecie, biorę książkę od historii. Patrzę o powstaniu, o Piotrze Wielkim. Wielkim reformatorze rosyjskim. Wyobraźcie, że gościu... Wyobraźcie sobie, ukochani radiosłuchacze, że gościu jako król potężnego imperium, Piotr I Wielki, pojechał, popłynął na zachód, gdzie pracował w różnych takich zwykłych zawodach. O, super! World War II. Mapy z II wojny światowej. Pracował jako cieśla, pracował jako jakieś tam prace miał, no nie pamiętam już. I po tym, gdy powrócił do Rosji, zrobił z Rosji imperium. Germany Triumphant. 1939-41. Bardzo fajne. The Funny War. Evacuating Dunkierka. Szanowni Państwo, ja Państwu nagrywałem, jakie były błędy największe austriackiego akwarelisty i jednak dochodzę do wniosku po dłuższych przemyśleniach, że jednak to wcale nie był front wschodni. Zresztą dużo głupot popełnił tych żołnierzy, ile było potraconych w Tunezji w 1943, że jednak to była Dunkierka, bo gdyby prawie 430 żołnierzy, przepraszam, 338 tysięcy żołnierzy British and Allied troops were carried aboard a flotilla of boats and ships from Dunkirk to safety in Britain. Northern Operation Dynamo, it was the biggest military evacuation in history. Tak, słuchajcie, gdyby nie wróciło do Wielkiej Brytanii prawie 340 tysięcy żołnierzy, no zostawili sprzęt, ale sprzęt to Amerykanie produkowali w olbrzymich ilościach, to się w sumie nie liczyło później. Zobaczcie, jak kobiety nasze kochane pracują. Tak więc powiem Państwu, że gdyby 340 tysięcy żołnierzy, to jest różnie, około 35 dywizji wojska.
Nie byłoby sensu walczyć o północną Afrykę, więc Niemcy by przejęli kanał Suezki. Jakby przejęli kanał Suezki, to by pewnie się Hiszpania przyłączyła Franco i zajęliby szybciutko Gibraltar. Jakby zajęli Morze Śródziemne, to by przerzucili olbrzymie ilości armii, które były tam pilnowały. Wszystko by wyglądało inaczej. Poza tym by z Anglią był podpisany pokój. Anglicy to zawsze byli koniunkturaliści, którzy no, wydymali nas, po prostu nasz kraj, japońska inwazja. I w związku z tym, jakby nie było alianckiej pomocy i Amerykanie by nie mogli korzystać z Wielkiej Brytanii jako bazy, to by Niemcy mogli naskoczyć. No co, no gdzie? Nawet nie mieli samolotu wtedy, który by doleciał do Niemczech. Dopiero potem zaczęli mieć takie maszyny, ale to przecież było w takiej skali. Nic by nie zrobili, byłby pokój. No i dobrze, że tak się nie stało, bo nas by Polaków niestety, no Polaków by się wybiło tak zupełnie. Chociaż ja w to wątpię. On był już chory, pożyłby jeszcze parę lat po triumfie. Ktoś by tam przejął inne władze i pewnie być może by się skończyło tak jak z okupacją radziecką, tak? Tylko zamiast teraz gdzieś tam w telewizji, czy tam gdzieś na znanych stanowiskach, wszędzie poobsiadane byłyby takie nazwiska różno brzmiące, to teraz byłyby troszkę bardziej tak z niemieckiego. Także dobrze, że się austriackiemu malarzowi nie udało. Bardzo fajna książka. Naprawdę, bardzo dużo, olbrzymia. Stron jest bardzo dużo. 300 prawie. Bardzo fajna. Szanowni Państwo, wszystko. Szanowni Państwo i Piotrze, dziękuję bardzo serdecznie za ten prezent. Na pewno w wolnej chwili postaram się czytać i rozkoszować tym, co tam w tych książkach jest podane, bo bardzo mnie ten temat interesuje. Chociaż też brzydzi z drugiej strony, bo wojna to jest wstrętna rzecz. I kończę, Szanowni Państwo, i oddalam się zjeść pierogi. I dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam Państwa serdecznie i dziękuję jeszcze raz fajnie za obejrzenie. Może wieczorem nagram jeszcze jakąś audycję, jak będę miał siłę, bo jakaś taka pogoda jest. No i mam klimatyzację wreszcie, może będą częściej streamy. Pozdrawiam serdecznie, cześć.